Wyłącznie. Wydaje panu polecenie na podstawie artykułu 15 ustawy 10 ustawy o policji. Proszę, opuścić salę rozpraw. No to jak tak trzeba, to pójdę. Proszę. Ale generalnie to się niezgodne z prawem jest, prasowym. Ja otrzymałem polecenie. Ja rozumiem, wychodzę panie. Zapraszam pana do wyjścia. No, oczywiście, tak działa sąd w Polsce teraz. W wyniku rządu Kaczyńskiego, nie Kaczyńskiego, tylko Tuska teraz. Nowe prawo. Rzeczy Pospolitej Polskiej. Dnia 12 kwietnia 2024 roku Sąd Rejonowy Gdańsk, Północ Gdański, 14 Wydział Cywilny, w składzie następującym przewodniczący sędzia Marta Miłosz, protokołem. Można prosić głośniej, bo ja jestem przygłucha. Po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2024 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy spowództwa małej lokatorsko-własnościowej spółdzielni mieszkaniowej pod Grodzie w Gdańsku przeciwko Barbarze Brejer, Mariuszowi Brejerowi i Karolowi Cichockiemu z udziałem interwenienta ubocznego po stronie powodowej gminy miasta Gdańska o eksmisję punkt pierwszy nakazuje Barbarze Brejer, Mariuszowi Brejerowi i Karolowi Cichockiemu, aby opuścili opróżnili lokal mieszkalny numer 41 położony w Gdańsku przy ulicy Majora Mieczysława Sławego i wydali go małej lokatorskiej własnościowej spółdzielni mieszkaniowej pod Grodzie Gdańsku. Punkt drugi ustala, że Barbarze Brejer przysługuje uprawnienie do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego i nakazuje wstrzymać wykonanie obowiązku określonego w punkcie pierwszym wyroku do czasu przedstawienia jej przez gminę miasta Gdańska oferty najmu lokalu socjalnego. Punkt trzeci ustala, że Mariuszowi Brejerowi i Karolowi Cichockiemu nie przysługuje uprawnienie do lokalu socjalnego. Punkt czwarty zasądza od Barbary Brejer, Mariusza Brejer i Karola Cichockiego na rzecz małej lokatorsko-własnościowej spółdzielni mieszkaniowej w Podgrodzie Gdańsku kwotę 641 zł 46 groszy wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu. Proszę państwa, proszę, niech państwo. Czyli niepełnosprawnemu się nie należy socjalny. Niepełnosprawnej osobie się nie należy lokal socjalny, tak? Chcę poznać motywy? Tak. To proszę. Dobrze. Powodowa strona wykazała, że łącząca strony umowa najmu lokalu wygasła na skutek niedochowania warunków przez stronę pozwaną. Ustalony materiale dowodowym sąd nie miał wątpliwości, że lokal jest podnajmowany osobom trzecim, co w umowie było wyraźnie zastrzeżone, że tego robić nie można. Było to wystarczającą podstawą i prawidłową podstawą wypowiedzenia umowy. W konsekwencji stosunek prawny zezwalający na pozostawanie w lokalu wygasł. Konsekwencją tego była konieczność uwzględnienia tego powództwa. Mając natomiast na uwadze pani wiek uprawniający do świadczeń emerytalnych, ustalił pan sąd dla pani prawo do lokalu socjalnego. Natomiast takich podstaw sąd nie znalazł w stosunku do pozostałych pozwanych, które pani tutaj stanowczo zeznawała, że pozwani pozostali stanu zamieszkują. Konsekwencją tego wyroku było orzeczenie o kosztach, obciążenie strony pozwanej powstałymi w toku procesu kosztami. Proszę panią, od wydanego wyroku przysługuje pani prawo wniesienia apelacji w ten sposób, że w ciągu 7 dni może pani złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia, opłacając kwotą 100 zł. Czyli kiedy pani otrzymuje taki wyrok, ma pani 14 dni na złożenie apelacji do sądu okręgowego za pośrednictwem tutejszego sądu. Może pani również złożyć zażalenie na same rozstrzygnięcie zawarte w punkcie 4 dotyczące kosztów procesu. Mam pytanie, Wysoki Sądzie. W sposób, że w ciągu 7 dni składa pani wniosek o sporządzenie uzasadnienia tego rozstrzygnięcia, opłacając kwotę 100 zł. W momencie, kiedy pani otrzymuje takie uzasadnienie, ma pani 7 dni na złożenie zażalenia do sądu. Dobrze, ja mam pytanie. Czy można i zażalenie złożyć i odwołanie? Można jednocześnie? To i to? Tak. Czyli mogę i zażalenie wnieść na pracę sądu, tak? Uzasadnić? Ja przed chwilą powiedziałam, ma pani apelację od całości. Apelację i mogę też zażalenie. Kosztów, tak? A, oczywiście, dobrze. Dziękuję, proszę. No, dziękuję bardzo.